Witajcie, nazywam się Kłas, jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer 9, a to jest granie i gadanie o dodatku QT Duke do Duke Nukem 3D. Prawdopodobnie właśnie zastanawiacie się, na co patrzycie. No bo przecież miałem grać w Duke'a, a to wygląda jak poziom z Duma, czyż nie? Ano, bo tak jest. Jest to poziom z Duma, dokładnie z Duma 2. Nie pamiętam, który dokładnie teraz, jak on się nazywał, bo to już dawno temu w to grałem ostatni raz, ale jest to jeden z poziomów z Duma zaimportowany do Duke'a. Były takie narzędzia, które pozwalały przenieść wszystkie te sektory z Duma, poziomu z Duma, do tego, żeby go edytować normalnie sobie w Duke'u. Oczywiście działało to w ten sposób, że nie było tutaj żadnych tekstur, potworków oczywiście też nie, no bo potworków się nie dawało przenieść w oczywisty sposób. Trzeba było wszystko poteksturować, pozamieniać, więc tutaj sporo pracy i tak w to poszło. Te światła, te obiekty tutaj, prawda, ten sekret, który się uruchamiał właśnie, otwierając, naciskając tam na komputerku. Tak, to zdrówko mu się tam przyda. W ogóle pan zwróćcie uwagę na to, jak skacze tutaj dookoła. Ten poziom jest dosyć trudny. Tak, dosyć łatwo jest tutaj zginąć, tych przeciwników jest dużo, my tutaj wyszliśmy bez żadnej broni. No, taki hardcore troszeczkę. O, 21 zdrowia, no come on, gincie. No nie jest łatwo. Takie śmieszne narzędzia były w tamtych czasach robione. No, narzędzie do przerabiania. Zresztą to zwraca też uwagę na to, jak bardzo pokazuje to, jak bardzo podobne silniki są Duma i Duke'a. Jeżeli dało się coś takiego w ogóle zrobić, prawda, żeby wszystkie te sektory zostały przeliczone i żeby to działało, żeby dało się to otworzyć i działało w Dumie. Filozofia była identyczna praktycznie tworzenia wtedy tych gier 3D. To było wszystko pseudo 3D, ale no, tak to działało. Tutaj mamy płytę, która otwiera drzwi, jak się na niej stanie, no i no, a teraz będzie hardcore. To teraz będę atakowany przez te dziadostwa, a mam bardzo mało zdrowia, one jak mi wybuchną w twarz, to będzie po mnie. Gin, bydlaku. Tylko seria z mojego pistoletu może go zatrzymać w miejscu, ale niestety no, są też momenty, kiedy Duke przeładowuje co 10 naboi. Tutaj może z tego, ale one strasznie robią uniki. To nie nadaje się Devastator na niszczenie tych latających, wybuchających główienek. Jeszcze jeden chyba tam był. Pyk. Dobra, udało mi się uskoczyć, nie wybuchł mi w twarz. Tak, tutaj no, skończyła mi się amunicja. Tutaj mamy światło, w którym jest sektorem, w którym można zanurkować. Tylko w tym miejscu, gdzie jest światło, można zanurkować. Taki sekret. Okej. Okay. Mam trochę zdrowia nareszcie. Nie będę zaskakiwał tam na to, do tego dołu tutaj niebieskiego, bo tam stamtąd trochę ciężko, znaczy do tej wody po lewej stronie, bo tam trochę ciężko wyskoczyć potem. Więc pobiegnę sobie tutaj parkurowo po tym. Okej. Okay. I teraz się... A, tutaj był problem, bo tutaj mam przeciwnika, a wyrzutnia rakiet z bliska to nie jest najlepszy pomysł. O, zamrażasz, to powinno rozwiązać sprawę. No tak, tak, strzelaj do mnie z tego shotguna, 24 zdrowia mi zostało. Tam był jakiś taki huraganik, wicherek taki, który sobie się kręcił, twister, ale to nie będę się teraz tym zajmował, bo to nie ma czasu na to. Trzeba biec do przodu. Ja mam mało zdrowia, więc jestem nerwowy, nie mam czasu na nic czekać. Może z shotguna gościa załatwię. Jak do mnie strzeli, to się może to źle skończy. A, okej. Okay. To jest taki niby pseudo plakacik Doom 2 The Movie. Jakbym wiedział, jak wyjdzie potem ten film parę lat później, no Doom 1 tak naprawdę, ale w ogóle film na podstawie Dooma będzie wyglądał, to chyba bym tego plakaciku tutaj nie umieścił. No ale cóż, kto wiedział. Zresztą w sumie ten film nie byłby aż taki zły. Najbardziej za złe mam mu to, że zmienił fabułę. To znaczy, ja wiem, to jest głupie. Fabuła, Doom, w ogóle Doom. Kogo obchodzi fabuła w Doomie. Ale jednak w Doomie to chodziło o to, że się otworzyły wrota do piekieł i atakują nas demony. A tutaj w ogóle jest sekret jeszcze. Sekretny poziom ukryty, ale to pokażę wam go w następnym odcinku. A teraz na razie nie będę tutaj szedł, tylko skończę poziom po Bożemu. No i tak. Właśnie, tam w normalnym Doomie były te wrota do piekieł, a tutaj w filmie zrobili jakieś w ogóle zmutowane mutanty, jakieś wirusy, które zmieniają coś tam. No po prostu fabułę z Resident Evil wrzucili. To mnie troszkę zirytowało, było bez sensu. Po co kolejny Resident Evil w kosmosie teraz, tym razem? Strasznie idiotyczne. Wolałbym o wiele bardziej piekło i demony w Doomie. To ma o wiele więcej klimatu, jest ciekawsze i bardziej oryginalne. A no ale cóż, co zrobić? No, taka była wizja twórców. No i wyszło, jak zwykle wyszło z tymi growymi filmami. Dobra, jak tutaj się patrzyło do góry? A, dobra, tak się patrzyło do góry. Tam jest pęknięcie, w które próbuję trafić i oczywiście, bo boję się tam wchodzić na górę i strzelać do niego z bliska, bo mam 11 zdrowia, ale chyba będę musiał to zrobić, bo widzę, że mi to nie wychodzi, tak?
Okej, okay, po schodkach, po których trzeba skakać. No, to udało się bez problemu. Okej. Okay. Teraz tak, tutaj był przełącznik, który respawnuje bossa z tyłu. Pyk. Mam tutaj w ogóle cyberdemon z Duma, ale mam, może zasejwuję, bo tak coś czuję, że tu mogę zaraz zginąć przy tym bossie. 11 zdrowia, boss. Te sprawy. Nawet nie udało mi się przeżyć upadku. No to może być problem troszeczkę, mam 11 zdrowia. No tutaj się chowa ta platforma. O, 6 zdrowia. Może stąd do niego spróbuję strzelać. To jest cyberdemon, ale to jest tylko teksturka ukradziona z gry, nic więcej. Dobra, zróbmy może tak. Postrzelam sobie stąd. No w ogóle w takim pentagramie z trip bombów stoi i mnie znowu zabił. Może da się... No nie da się stąd zeskoczyć. Cholera, będę musiał poziom od początku zaczynać, mimo że save'a zrobiłem tutaj. Albo może jak przełączę ten przełącznik, to ta platforma wróci. O, wróciła. Dobra, to mam jeszcze szansę. 11 zdrowia, boss, mam szansę. Mam szansę, na pewno z 3 zdrowia też mam szansę jeszcze. Na pewno mam szansę. Użyję sobie sterydów, żeby szybko uciec na samą górę. Poza jego zasięg, to znaczy poza zasięg może nie, ale tak, żebym miał chwilę na robienie uników. Ale naparza bydlak. Właściwie ten boss ma dewastatora wbudowanego. No dobra, zmniejszaczem mu wiele nie zrobię, bo on zmniejsza przeciwników, ale na bossa nie zadziała. A dewastator powinien mu zrobić dobrze krzywdę. Dobra, jeszcze ze zmniejszacza. O, i udało się. Pokonany, mimo że miałem 3 zdrowia. Ha, ale jestem twardy. No to jest końcowa animacja się uruchamia po zabiciu tego bossa, taka oryginalna z gry, więc prawda, jesteśmy nagle na dachu budynku, bez sensu zupełnie, no ale co z tego. Dobra. No i tyle. W sumie na tym się kończy ten poziom. Jeszcze następny poziom będzie i potem jeszcze jeden odcinek, w którym wam coś jeszcze pokażę, ale to później. No i w sumie tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Game on!